Podejrzewam, że tam będzie nie jeden taki uniwersam sklep. Doskonale pamięta obecny prezes katolickiej Legii. No chyba po to robią, żeby ludzi nie było stać, a będą kupować wiesz, jak w krajach typowo trzeciego świata, na tych bazarach, bazarenkach. Zwyczajny snop. Choroba. Tak. To myślę, że końcowy, prawda, etap tygodniowego finału będzie nasz. Pamiętam po pięknym czasie, kiedy Legia grała. Jakby to galerii było mało, nabudowali w Polsce, teraz po drugie. W niedzielę będzie zamknięte, to po cholerę to budować. Oni nawet może jak tu zaczęli to budować, to nie wiedzieli, nie przypuszczali, że to tak się wszystko posunie. Budowa potęgi, powrót do tych lat 15 lat i Warszawy, wiadomo, że to nie będzie to łatwe. Także wiesz, jakoś z Justynianką i Wickiem to kiedyś jadę, jak się znam, że powiedzmy te 30 parę lat, 31, to wiesz to. Jak tak u niego tam te 4 lata mieszkam, no to wiesz to, mieszkam od czasu do czasu, bo Mareczka, bo ja jako ta osoba przyzwyczajona po braciach mieszka, że jak pionier, pionierka, misjonarka mieszka u braci, to przecież wiadomo, że raz tu, raz tam, że jak mówią, on tak lubi jeździć. Wiesz, to ja mówię, do Wrocławia i tak jak cygan, no, do Wrocławia, ja mówię, przecież to jest niepewne, a jak przecież nie znasz trasy, a to jest Jocha, a to jeszcze za Wrocławiem, to mnie zatkało, no to nie jest dobrze. A nie, no, na szczęście w zimę to się nie wybiera, bo mam tu trasę i tłumaczek spokój na mierze, no to przecież to nie można. No gdzie? Niepewne jechać, aby jechać i po co? No to Warszawa to już jest taka wiocha, ja wiem, że Warszawa jest największą wiochą na świecie, ja wiem. I ma największą scenę na świecie w Teatrze Wielkim. No bo największa wiocha na świecie wymaga, aby była największa scena operowa na świecie. No to się zgadza. I ma. I Warszawy to po co? Biuro Radia Maria Piast w stanie przebarać świętego Franciszka spotyka się o godzinie 16 na przyświęce w moim spotkaniu z opiekunem w sali parafialnym. O godzinie 17. Także proszę Państwa, no to jak te 4 lata, 5 lat mieszkam już teraz z tym, że po śmierci włącznie, no to mieszkam u Mareczka, mieszkam tu, mieszkam tam. No to wiadomo, gdzie też u Mareczka przesiedziałam. No pół dnia i te światłowody, włączyłyśmy dużo filmów do internetu, jest ryzykowe radio Koncita, jest Blue Art 2000, są kanały nowe w internecie, można oglądać, a internet rzeczywiście jest bestią, nie do wyobrażenia, pojętną, ma taką pamięć, że wszystko, kto to tak to wymyślił, że to wszystko pamięta i każda kropka jest ważna. No. Także wiesz, no co trzeba będzie mówić, kochana, mówić to co jest, że 31 lat, że niby ja mieszkam, ale mieszkam tam, mieszkam tu, ale potem pod koniec, najwięcej, no bo ten Janek Maciej Witek, on tak śmierci papierosami zjadział i po prostu już nawet nie miał na ten chleb, to więc jak ja miałam to czy tam, to się z nim podzieliłam, a czasem to się coś znalazłam, bo to wiesz po drodze, a on to, wiesz, szuka tych petów. No i jedzenie jemu nie jest w głowie. Natomiast jak jest w domu, to on dopiero myśli o jedzeniu. Ja mówię, a no właśnie, jak przepuściłeś pieniądze wszystkie na pety, to dopiero myślisz o jedzeniu. To Mareczek mówił, że żeby po prostu mówić, wpaść do sądu, że 31 lat i tak dalej, to wtedy będzie coś. A jak wiesz, ja powiem, że ja tu mieszkam rok czasu, to przecież nie jest prawdą, ja tu dłużej mieszkam. No to wtedy jest o tobie
jest kopię krócej, rozumiesz? No, i my się tak, no w międzyczasie z Mareczkiem, o tym rozmawiamy, dużo. Przecież ja to połowę to przestałam, on tam te filmy wrzucał, potem nagrywał na te pendrive'y, potem żebym ja sobie mogła dalej tam powrzucać, ale jest na ten kanał i przez te światłowody, przez internet, bardzo szybko. Gorzej było z tymi pendrive'ami, żeby na te pendrive'y to wszystko ponagrywać, ale to trzeba było czekać, on troszeczkę zrobił obiadu, troszeczkę jeść, sam nie miał z czego, ale tę lodówkę to koniecznie chcę mieć, to więc jutro może mieć już tę lodówkę. No to ja mu tę lodówkę wybiłam z głowy, a potem on mówi u tej Ewki, że tam na klatce u Ewki ta lodówka stoi z taką szafką pod komputer i Dawidek, jak on do Dawidka dzwonił, to Dawidek powiedział, że to nieprawda, że tam na klatce nic nie ma i tak dalej. Takie o głupoty. Każdy jak ktoś chce wpaść w biedę, to tak samo jak Janek Maciewiczek. To po prostu musisz tam zadzwonić trochę, niech nam przyśle od tego babcia pieniędzy, żeby starczyło chociaż na te święta, no i na te papierosy, może na wódkę nam jeszcze starczy. To byłoby tak na bogato bardzo, proszę Państwa. Wódka już jest, tutaj niektórzy to nawet piją takie płyny do mycia szyb, a tu mam przy sobie. Proszę Państwa, i tam na tej Marszałkowskiej dookoła kiosku buteleczki leżą, popłynie do mycia szyb i pijaki, kupują za 2-3 złote i potem to drink. No to, tak właśnie patrzę, tylko oni ten płyn nie pili, proszę Państwa. Płyn, tylko że to jest oczoły, też tam 2,60 kosztuje. Płyn do mycia i czyszczenia powierzchni szklanu. Tylko nie wiem, czy to oni też nie kupują, no Warszawa, to postaw się, zastaw się, piją wszystko i te płyny do mycia szybko też. No, także, no Mareczek już wszystko wie, co będzie na sądzie mówione i dlatego mówi, żeby to mówić. I nic innego nie gada, tylko to, co zgodne jest z prawdą. No, tak widzi. No pogubię, ale to, żeby to wszyscy ci, co są, też to Mareczek będzie, też żeby to wszyscy przytaknęli, ty też, żeby przytaknęli, żeby to, żeby tamto, jeszcze dopowiem, tak żeby, wiesz, oni już nie mieli wyjścia, natomiast jeżeli chodzi o to mieszkanie, no to rzeczywiście może nam o ten spadek, chociaż dałyśmy o spadek, już tak bardzo nie zależy, skoro rzeczywiście są to wymagania, żeby był testament, prawda? No to nam tak... Dzień dobry. Wskazuje nam... Różne inne dni, ale wiesz... Ale skoro urzędniczka nam powiedziała z Gałczyńskiego 3, tak, no to po prostu my się tej linii trzymamy i po prostu, no nawet gdyby to miało pójść na skarb państwa, to nam dadzą inne, to nie musi być to mieszkanie takie zarobaczone na Saskiej 40, że nie wiadomo gdzie jest Saska, tak, 42, że nie wiadomo gdzie jest Saska 40. Także takie to są, proszę państwa, fluidy. A co do kogo obchodzi, czy ktoś za jego rachunki spłaci, a może by miał, a może, wiesz, nagle, bo to tego się nazbierało do 30, pewnie tysięcy. No, także proszę Państwa, teraz linia Mysia robi cuda, jest ryzykowy radio Koncika, a jest kanał Blue Art 2000 i można, jak się tak człowiek nasłucha różnych rzeczy dobrych, pozytywnych, to lepiej niż boją się nasłuchać złych i negatywnych. Bo proszę Państwa, Buziak nie nadaje na szczęście, to kończy tak. Musimy to śmierdzić papierosami. Chyba Lidka paliła papierosy. Mam też trzema problem alkoholowy, mam dwójkę dzieci, które też mają prawie dwie placówki. A mój brat jest innym narkomanem. Jakoś tak źle skończył. Papierosami. No, człowiek bywa też w różnych miejscach, a papierosy strasznie śmierdzą. Pod sklepem, czy nie spadzić pod mostem i wiadomo, co się papierosy strasznie potrafią śmierdzą.
pracowałam w barze, pracowałam w barze, pracowałam w różnych. Zawsze to, że byłam, jestem, byłam wychowanką placówki, to zawsze na mnie dziwnie patrzyli, tak? Bo a wychowanka placówki, aha, czyli może grać, pić, czy cokolwiek, tak? Zima, nagle. Przyszła jest 4 grudnia, to może być akurat już od wczoraj, przedwczoraj. Nawet pierwszego to mówili, że dwóch bezdomnych zmarło. Patrzą na mnie jak na zamarzło. A tak naprawdę to, że tam piekło w pasku, to dał nam szansę na to, żeby pokazać innym, że wcale nie jest się takim i że można, mimo to, że nie ma autorytetu czy drogi, można być naprawdę i że wszystko będzie Państwa, wszystko będzie w porządku, gdy porządek będzie na grządkach. Chociaż mówię temu, że przez 6 miesięcy będzie mróz, masz wielki balkon, powykładasz sobie, co ty będziesz miał. I nie będziesz na świnie na obiad. Jakie mięso? Po co z siebie robić idiotę? Ale debilowi to jak nie zdali ten kartkę na nazwiskę 600 zł, no to czy można telewizor kupić. Nie mały, tylko duży, że telewizor można duży za grosze kupić. No, a wiecie, na racji ludzie mogą kupować wszystko, teraz jest, wszystko jest możliwe do zrealizowania i nie ma co tutaj się denerwować, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. To też, Koncita Barbie Baby Langstrom Extra. 25 lat, proszę Państwa, Radia Maryja. Warszawa jest tutaj, no, w niebo wzięta. Słyszę, taka ta radość, to rechodówstwo zauważyłam, że jest z jednej strony takie bardzo nerwowe, a z drugiej strony ludzie są wściekli na siebie i zgrzytają zębami. Nie ma natomiast złotego środka, no bo nie ma mądrości, jak to wszystko jest głupie. Muszę teraz Państwu tylko przypomnieć, że swego czasu Salomon prosił Boga Jahwe o co? O mądrość, o taki złoty środek mądrości, czyli że nie chciał literalnego, dosłownego złota. Jak to tutaj ludzie chcą ładnie wyglądać, to tak jak ta Doda teraz we Wrocławiu miała występ, jakaś klapa na jej występ przyszło tylko parę dziesiąt osób, a myślała, że tam... Ale jakie komentarze były, że beztalencie, że ludzie jej nie lubią, ale ona się uparła i przecież ona będzie występowała. Namalować się to by chciała nie jedna wariatka, nie jedna wariatka jest ładna. Nie jeden Jan Moherowy jest ładny, i tylko że nie czytają Pisma Świętego, to więc mówię, Pismo Święte, Pismo Święte, jeszcze raz Pismo Święte. Na świat, na poznanie, na rzeczywistość, na coś innego. Podejście rozmowy w pewnym momencie spotyka pewną granicę, pewien mur, przez który już tam przebyć się nie może. I tutaj, jak mówi papież, przychodzi z pomocą wiary. Panie Pastorze, pytanie o to, to jest bardzo bolesne, czy można, ale jest ich bardzo mało, więc o, Waldemar Przybyłowicz, proszę bardzo. Akurat mi się ta plakietka... przekonać Waldemar Wiesław Przybyłowicz. Którzy są innego zdania, że wiara jest do czegoś. Także nie zamknęła się na dolny ten kolejny błąd. On by mógł siebie normalnie zaszlachtować. Bo on jak byłby głodny, to chciałby prosiaka upolować, nie ma gdzie. To cokolwiek. Waldemar Wiesław Przybyłowicz, proszę bardzo, twitter.com. I teraz tak, Waldek Przybyłowicz małpa gmail.com. Jeden adres e-mailowy pewnie nie działa. Następny, twitter.com małpa Przybyłowicz jr. Następny, f duże b małe kom ukośnik Waldek Przybyłowicz małpa gmail.com. I teraz Sant George Road
116 Girl London, England. Proszę bardzo, nawet jest adres, możecie Państwo tam pojechać do Waldemara Przybyłowicza podczas, gdy jego wcale tam nie ma. On się tak na początku podejrzewam, że bawił tym adresem, ale no i teraz by może nieraz zareklamował, ale on z tego nie korzysta, nawet pewnie tam nie działa, bo on nawet pewnie nie pamięta hasła, jak się logował. Także nie korzysta, no bo on tam tylko do Twittera, aby wejść i Państwo możecie z nim porozmawiać. Ale to jest po prostu jest zwariowany czas, będzie się reklamował, będzie się tutaj objawiał jako nie wiadomo kto, nie wiadomo co, a potem no to wiesz, że wiadomo, że to nieprawda. No. Tutaj jest tą barierą. Na pewno tam został człowiek wierzący. Ale on tak lubi. Tak. Ale, a na przykład ta Doda, jak ona śpiewa, no to po co ta zadyma? Po co ona się tak maluje, umaluje, że aż przesada? Tam było na... No nawet na, w internecie było, proszę Państwa, że piękne, piękne, pięknie ubrana, sexy, sexy i cycuszki za bardzo wystają. I już uwaga jest, że przesadziła, prawda? Że ona seks. Ale ja już o innej mówię, teraz czarnowłosek. Także proszę Państwa, kupa pełno jest wariatów. A to mało jest pięknych kobiet ze wsi, które też ładnie wyglądają. A teraz kosmetyki drogie, niedrogie można kupić i taniej na jedno wyjdzie malować się. Że proszę Państwa, kupa śmiechu na wybór. Zapraszam serdecznie do perfumerii, proszę Państwa, przy domu Junior, w tym domu Junior. I tam są perfumy po 400, po 500 zł. Ja z tego czasu chodziłam, teraz już nie chcę się wygłupiać, bo się naperfumowałam na 1200 zł i sobie poszłam. No. Także proszę Państwa, jak komuś odbija, mamma mia, herbu, zielona pietruszka, no to może. Gdy z jego głowy bije gruszka. No, jest taka baba gruszka, która przychodzi na wernisarze, ma piękny kapelusz i rzeczywiście te foliki ma takie wielkie, a tutaj takie jojo, że jest podobna do gruszki. I ona mnie nawet tu informowała, gdzie tu jaka impreza w środku dnia, ale jak Zofia Maciąg do niej mówi dzień dobry, to ona do niej mówi, proszę mnie nie zaczepiać, bo zadzwoni na policję. Także ta Zofia Maciąg powiedziała, jak ona tak robi, to ona też postraszy. No i dzwoni do niej ten kurczaczek, a ona mówi, będziesz siedział w tym samym, tam samo gdzie i Zelewski. No, tam gdzie o, ten pan, tak. A potem nagdakała na Krakowa, że psychiczny. Jego teraz muszą leczyć. Cuda nie istnieją, ale dla człowieka wierzącego. Także proszę Państwa, człowieka wiary. Radio, trochę ten, euro, trącika, bawi, wejdzie, langstrum, ekstrum. Proszę być z nami, Poznania, gdy nadaje nasze radio. Pisma Świętego Katechizmu. Proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio. Trącika, euro, trącika, Barbie, baby, langstrum, ekstra. Ryzykowe radio, trącika. No jeszcze jest kanał nowy w internecie, Pałac Kultury i mała litera N, duże nauki. Proszę Państwa, zapraszamy oglądać. Jest w internecie. Tutaj nic takiego się nie dzieje bez naszej kontroli. Naszej wiary, także w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który jest jedyny. Tak, bo jednak że chcą gotować. Radio teraz mamy pięciu, potem jest jeszcze niebostwo, które jest kolejnym cudem. Nie będziemy wspominać o cudach, które Jezus Chrystus opisywał, którzy ewangeliści, czterech ewangelistów opisało dokładnie w czasie jakiś świat wielki.
kuchenny. Niech będzie kuchenny. Proszę Państwa, 25 lat Radia Maria, to więc mówię do Mareczka, że tam na pewno jakieś jedzonko muszą przygotować. No niedawno tam była wielka impreza u ojca Rydzyka. No ale no, jak on z całego świata zbiera te pieniądze, to chyba na te kotlety schabowe by miał. Ale on mówi, że to ledwie oni dają sobie radę z tym wszystkim. No ja mu wierzę, ja mu wierzę. Gdy latają nietoperze. A teraz jest cholera zimno. Nie wiadomo, czy te nietoperze latają. Tutaj omawiałyśmy temat duszy nieśmiertelnej. No bo to mówią, że ryzykowe radio kończyka. Jak ktoś tak będzie się wsłuchiwał, to się dopiero zastanowi. Ale właśnie, bo Państwo jeszcze musicie poznać prawdę. To, że jak to Żydzi chwycili Pana Boga za nogi, diabła za ogon, myśleli, że już Jahwe ich prowadzi bez względu na to, co oni nie będą myśleć i robić. A poszli do pogan, wzięli nauki o duszy nieśmiertelnej, o trójcy, bałwochwalstwo, przejęli mnóstwo, całe mnóstwo rzeczy, a to już wtedy Bóg Jahwe ich ostrzegał, jak wychodzili z Egiptu. To wtedy, kiedy przechodzili przez pogan do ziemi obiecanej, to Jahwe mówi: pamiętajcie, abyście nie. W ogóle nie przyjaźnili się z tymi poganami, nie mówiąc już o praktykach i zwyczajach, które są obrzydliwe w oczach Jahwe. Proszę Państwa, co jest obrzydliwe w oczach Jahwe? Wiara w duchy, gusła, skakanie przez ogień, wzywanie umarłych. To są rzeczy obrzydliwe w Starym Testamencie. My to nawet tak nie mówimy, tylko mówimy chrześcijańskie pisma hebrajskie, potem będą chrześcijańskie pisma greckie. Tam jest bardzo dużo wzmianek. Pamiętajcie, żeby nie wzywać umarłych, no bo przecież wiadomo, że skoro duszą jest człowiek, dusza jest śmiertelna, no to tam nic nie ma i nie ma się do kogo modlić. Człowiek, który już albo zasłużył Pana Boga, to ma plus, albo nawet może jeśli źle czynił, powiedzmy jak Hitler, to przecież Bóg nawet nie przekreśla i takich ludzi. No, proszę Państwa, jeżeli teraz dają z więzienia, biorą do psychiatryka, do psychologa, badają, czy on był normalny, czy on był świadomy, no to przecież Bóg chyba najlepszym jest lekarzem, psychologiem. I tego i Hitlera, i Stalina, i Mussoliniego, i wszystkich weźmie pod lupę, w jakimś sensie, dając im szansę. W okresie milenium, które jest przed nami, zacznie się, gdy Bóg zniszczy wcześniej w wielkim ucisku religię, bo już one podpadają. Potem królów ziemi, którzy wcześniej zniszczą religię. Babilon Wielki to są te wszystkie religie, bo ktoś z katolików się skarżył, że oj, bo Świadkowie Jehowy mówią, że katolików nazywają Babilonem Wielkim. To nieprawda. Babilon Wielki to są wszystkie religie, a jeszcze dużo innych religii jest na świecie. No i ten Babilon Wielki będzie zniszczony przez królów ziemi, a w Armagedonie Bóg zniszczy tych królów ziemi właśnie. No i wtedy zacznie się okres milenium. To wtedy jak wstanie Hitler, to nikt się tam nie zdziwi, proszę Państwa. Czy tam Lenin, czy Mussolini, czy jakiś tam, proszę Państwa. Bo Lenin to najsprawiedliwszy, proszę Państwa, stanie. Dlaczego? No jak go tak zabalsamowali pięknie rączki złożone w trumnie i on jest błyszczy jakąś aureolą okryty, no to przecież to już jakiś plus dla niego. No i teraz on, jak będzie żył, a ludzie będą dochodzić do doskonałości, to będzie mu głoszona przez tych ludzi prawda. Sprawiedliwość i prawda. Będzie mógł żyć sprawiedliwością. Jeżeli się wykaże, będzie żył na wieki. Jeżeli nie, to umrze śmiercią jaką? Biblia mówi o śmierci drugiej. Tu jest cały pies pogrzebany. Jeżeli umrze śmiercią drugą, bo nie będzie chciał się dostosować do woli Bożej, prawda? To drugi raz umrze, ale już wtedy bez wyjścia. Bo Biblia mówi, że druga śmierć to jest przyrównana jak jezioro
ognia, pełne siarki, gdzie pali się ogień na wieki wieków. I Biblia mówi, gdzie robak jego nie umiera i ogień nie gaśnie. Robak nie umiera, bo jak tam za Jeruzalem była Gehenna, dolina Hinnoma, wysypisko śmieci, no to ten ogień dzięki siarce podrzucano siarki, palił się jakby na wieki, cały czas. I tam jak kogoś ukamienowali, to przecież nie pochowali, tylko wrzucili na spalenie, ale nie osobę żywą, tylko osobę nieżywą, bo też nie byłoby to humanitarne, żeby kogoś męczyć świadomie, żeby cierpiał. Także takie coś, jak jezioro ognia, żeby ktoś tak w wieki wieków miał cierpieć, to nie ma tego w Biblii. Takiego pojęcia nie ma. Wysypisko śmieci było i rzeczywiście była dolina Hinnoma, a tam na dole chodziły robaki. To czy państwo nie widzą, że na dole pod cmentarzem chodzą robaki? Chyba nie musimy tego państwu pokazywać, że też tam pod ogniem, tam gdzie było już chłodniej, to robaki. A robak ich ogień nie umiera, a ogień nie gaśnie. To znaczy odwrotnie, ogień nie gaśnie, a robak nie umiera. No i jeszcze, proszę państwa, jedna rzecz, że gdyby się uprzeć tego wersetu, to by można byłoby powiedzieć, że ten robak to jest nieśmiertelny. A no właśnie, bo ogień nie gaśnie, a robak nie umiera. Dlatego specjalnie się pomyliłam, żebyście państwo dłużej o tym mogli posłuchać. Co ciekawe, co bardzo jest interesujące. No to jak to robak nie umiera? No to są wszystko symbole biblijne, które pokazują ten ogień wieczny, jest symbolem tej śmierci drugiej. Że jak człowiekowi dane są szanse i on tej szansy nie skorzysta, to on umiera śmiercią drugą. Co wcale nie znaczy, że niektórzy ludzie już nie umarli śmiercią drugą. Trzeba założyć, że są tacy ludzie, którzy już nie wstaną. Dlaczego? Dlatego, że oni już umarli śmiercią drugą. I to Bóg Jahwe raczy wierzyć, znając świadomość i podświadomość i wszystko. Jak bardzo świadomi byli tego, co robili, co zrobili. No, także ja tutaj nie mówię, że Hitler wstanie, ja tu nie mówię, że Stalin itp. No bo może bym się tutaj rozpasła jakoś, tak nie. Ja tylko podaję, jakie są biblijne sposoby myślenia, rozumowania, to co Bóg nam objawia za pomocą symboli, że ten ogień w Biblii jest symbolem śmierci, czyli czegoś, z czego nie ma wyjścia. Jak jest napisane o Sydonie, to jest też, państwo poczytają w pismach hebrajskich, jest tam ogień na miejscu Sydonu, że pali się ogień wciąż i pali się wciąż, a przecież tam ten ogień wcale się nie pali tak dosłownie, bo to Biblia poetycko i symbolami, prawda, opisuje, że ten ogień jest symbolem wiecznego zniszczenia Sydonu. Sydonu nie ma i Babilonu na przykład też nie ma, tego starożytnego. I zawsze jak coś ma zniknąć na wieki wieków, to Biblia posługuje się symbolem ognia. No. Ale wiecie państwo, jak ludzie mieli naturę śmiertelną, no bo Adam i Ewa mieli naturę śmiertelną, bo mogli umrzeć, ale mogli uzyskać życie wieczne. Tak jak ten Gilgamesz szukał, szukał. Nie ma co szukać, trzeba to, co jest podane w Biblii, to, co ta historia, tańce, jest gotowe, są gotowe. Szukał Gilgamesz życia wiecznego, bo to, mówi, czy to możliwe, żeby ten człowiek taki inteligentny, mądry, z mózgiem przystosowanym do życia na miliardy lat ze względu na te synapsy, połączenia mózgowe, że mózg może dużo dłużej pracować i więcej. Po co mu ten mózg? Na 15 lat, na 40, 60 lat? No i dlatego ludzie szukali. No, także widzicie państwo, Adam i Ewa zaprzepaścili szansę. Aha, no i jeżeli chodzi o ludzi, którzy już nie wstaną, to od razu mówimy, że Adam i Ewa
Dlaczego? Dlatego, że oni byli doskonali. Umrzesz, umrzesz, mot, mot. Hebrajskie słowo dwa razy powtórzone. To, co Jahwe powiedział do Adama i Ewy, że umrzesz, umrzesz, to tłumacze biblijni, to mot, mot, tłumaczą niechybnie umrzesz, na pewno umrzesz. Tłumaczą z pewnością umrzesz, nieuchronnie umrzesz, albo tłumaczą umrzesz, umrzesz. Tak jak to słowo dwa razy jest. Dla podkreślenia, coś, mówimy, że coś jest ważne, to milion razy ci mówiłam tego. Nie. To jest tak zwana hiperbola, czyli świadoma przesada. Tutaj też ona już była tak dawno temu zastosowana. No, Biblia jest piękną księgą i przesyconą wręcz barwnymi figurami stylistycznymi. A barwna figura stylistyczna występująca w Biblii to jest hiperbola, parabola, świadoma przesada, bajka, opowiadanie historyczne, kroniki, poezja, psalma. No, cuda niewidy są w Biblii. Biblia jest wspaniała, że ludzie, żeby tak zaczęli badać, to by dopiero mieli bajkę. I w języku hebrajskim, język hebrajski studiować w Sokazji, język grecki w Sokazji studiować, też worek bez dna. Dopiero by zobaczyli, ile tam mądrości jest w Biblii, która nigdy nie uczyła, że człowiek ma naturę nieśmiertelną, bo jak zgrzeszysz, to umrzesz, to znaczy, że życie pod warunkiem było, prawda? A tam już po śmierci, jak to mówią, że ducha nie wierci, no to już tam człowieka nie ma. I Biblia o tym też mówi, że umarli oni niczym nie wiedzą, nawet wróżka z Endor, do której przyszedł król Saul, bo króla Saula, bo był zły, jak to opuścił, no to poszedł do wróżki, żeby się poradzić, po co? Już jemu było wszystko jedno, poszedł do wróżki, tam gdzie nie powinien, bo Żyd nie mógł pójść do żadnej wróżki, poszedł, a ta wiedźma była taka, zdaniem Saula, bo on do mnie kiedyś tam nadawał SMS-y i mówi Saul, że ona od razu go rozszyfrowała i mówi, to ty jesteś ten król, Saul, tobie nie wolno do mnie przyjść. Było. No i tak udała taki obciach temu Saulowi i powiedziała, co go czeka, że w końcu zginie. No i Saul smutny poszedł od tej wróżki, uciekli. Także widzicie Państwo, Biblia tutaj nie mówi o żadnych takich duszyczkach, co latają, ani o niebie, ani o piekle, tylko mówiła o czym? O ziemi. No. No. A że Królestwo Boże Jezus Chrystus poszedł do nieba, no bo z nieba przyszedł. Ten poszedł tam, skąd przyszedł. No to trzeba tłumaczyć jak chłopu na miedzy i tam, że zostanie te 144 tysiące do rządu niebiańskiego zabrane, to tylko wyjątkowo. Bo człowiek no, przyzwyczajony jest po prostu do ziemi. Ma nos, oddycha, weź człowieka udusz, to on nawet nie będzie pamiętał, co tam jak spał, pijak jakiś, prawda? No chyba, że mu się coś przyśniło, no ale to też jego żywy mózg, ciała, krwi, kości działający, działa. No, a żeby człowieka zabić, no to... No. Nawet słyszałam tak książka Życie po życiu, że wiecie Państwo, kiedy człowiek najbardziej, najdłużej może jeszcze gdzieś tam żyć, chodzi o to, że jak serce umiera, to mózg jeszcze funkcjonuje, a jak mózg funkcjonuje, no to już masz odpowiedź, prawda? Że tam różne są wizje w tym mózgu, a to przez tunel przechodzi. Ja to wszystko. I to wtedy, kiedy jest zimno, dlatego dzisiaj, kiedy jest taki mróz, to ja przy okazji mrozu mówię, że człowiek jak w wypadku na przykład samochodowym gdzieś traci przytomność na mrozie, to on, serce może mu stanąć, ale on jeszcze żyje. I teraz oni go reanimują, a to czasem mogą przez omyłkę też pochować. Ale mózg jeszcze funkcjonuje. Jak jego uda się przywrócić z powrotem, no to wtedy on opowiada, no nie każdy przechodził przez tunele, ale bardzo wiele osób, tak, różne takie wizje, ale wiecie Państwo, mózg jest też zbudowany z krwi i kości, prawda, komórki.
są, można dotknąć palce, może są takie małe, no to wiadomo, że człowiek wszystkiego nie musi widzieć. A jednak to jest, to na zasadzie wiary naszej polega, że wierzymy w coś, że coś jest, a tego nie widzimy. Także widzicie Państwo, proszę słuchać radia, to proszę na Brokuncita, Barbie Baby, Lang, Onetto. Państwo się więcej dowiecie, wtedy to będziecie mieli szansę. Jak tu ojciec Rydzyk też narozrabiał, będzie mógł z tego wyjść. Jak ten narozrabiał na grzech, ale przykładowo mówię, bo ojciec Rydzyk to lub nie wyciągnął, nie wystraszył. My aż tacy źli, proszę Państwa, nie jesteśmy, bo wręcz przeciwnie, dajemy każdemu człowiekowi nadzieję. No i pół godziny audycja trwa 35 minut. Niech tak pozostanie w imieniu Jezusa Chrystusa. Raz nie tokę, Brokuncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra nadaje. Tutaj posłuchajmy, co tam świeci. Nieuznawanego przez miejscowe władze. Mają nadzieję, że rozmowy marszałka Karczewskiego z najważniejszymi białoruskimi politykami przybliżą rozwiązanie kwestii legalizacji działalności tej polskiej organizacji. Mieczysław Jaśkiewicz, prezes związku, mówi, że organizacja, którą on reprezentuje, dąży do poprawy relacji z białoruskimi władzami. Jeżeli chcemy obdarować, obdarowujemy, ale jeżeli nie będą prosić, nie będą prosić o więcej i dostaną jakiś tam wymagany minimalny poziom od rodziców. No, łaska jest darem, łaska jest, wiara jest darem, jest łaską. Ale w tym kontekście tak samo życie. W drugiej turze wyborów prezydenckich w Austrii wygrał prawdopodobnie kandydat niezależny Aleksander Van der Bellen. Jeśli wstępne rezultaty się potwierdzą, będzie to drugie zwycięstwo byłego lidera Zielonych nad Norbertem Hoferem, kandydatem antyukraińskiej partii wolności. Przeprowadzony w maju pierwotnej i drugiej turze Van der Bellen wygrał, ale austriacki Trybunał Konstytucyjny nakazał powtórzyć głosowanie z powodu wielu nieprawidłowości. Według pracowni SORE kandydat niezależny dostał 53,6% głosów poparcia, a Norbert Hofer 46,4%. Wypowiadając się dla telewizji ORF, Aleksander Van der Bellen powiedział, że na zwycięstwie zaważyły sprawy, które uwydatniał w swojej kampanii. Może mają w innym stopniu niż od początku walczyłem o Austrię proeuropejską, przypominałem, że najbardziej palącym problemem, o którym może upomnieć się nowy prezydent, jest o wiele za wysokie bezrobocie. Optowałem za wspieranie podstawowych wartości, takich jak wolność, równość, solidarność z tymi, którzy nie potrafią wobec nich odnaleźć się w naszym systemie gospodarczym. Na ile mi ją przyjmie Jezusa, powiedział, jeśli chcesz, pójdź za mną, prawda? Jeśli tak. Chcesz, no to pójdź, wiesz. Tak. Panie profesorze, już za moment zaprosimy też naszych słuchaczy do tego, by współtworzyli naszą audycję, natomiast mówiliśmy o początkach istnienia, o początkach świata. Ja chciałem zadać na koniec pytanie właśnie o końcu tego wszystkiego, o końcu świata w wymiarze naukowym, jak to może wyglądać. Jak naukowcy oceniają, jak przewidują, w jaki sposób do tego końca świata, rzeczywistości istnienia człowieka na tym świecie może dojść. Wyborów prezydenckich w Austrii ma zakończyć 11-miesięczny okres walki politycznej o najwyższy urząd w tym państwie. Czyli odpowiedzenie nowego prezydenta Austrii odbędzie się 26 stycznia. Naukowiec, nawet kilka tygodni może potrwać kwarantanna gospodarstwa w deszcz nie wypuści, gdyby to wirus ptasiej grypy H5N8. Nikt nie ma prawa wejść na jego teren, ani wyinformować gospodarzy. A okoliczne fermy także zostały obłożone restrykcjami, powiedział zastępca wojewódzkiego inspektora weterynarii. No to wiemy o tym, że Wszechświat według na przykład Stephena Hawkinga i innych astrofizyków będzie powoli rozszerzał się, oddalał się, materia będzie się oddalała od siebie, cząstki materii. Wszechświat zostanie zdominowany przez czarne dziury, przez ciemną materię i praktycznie rzecz biorąc, jeżeli zostanie zdominowany przez ciemną materię, no to przejdzie w tak zwany etap
targ. Złamanie tego zakazu traktowane będzie jako przestępstwo w gospodarstwach hodowlanych leżących w promieniu 10 km od ogniska wirusa. Będą prowadzone kontrole weterynaryjne hodowanego ptactwa. Oceniany na około dziesiątka setką zer. Na północy kraju zachmurzenie. Nie wiem jak to są tryliony trylionów trylionów lat. Będzie powoli parował i zamieniał się w bozony i elektrony, czyli koniec wszechświata będzie taki, że przez etap czarnych dziur, po etapie, gdzie czarne dziury będą parowały, tak jak mogą parować według tych praw fizyki, których opisał Stephen Hawking, wytworzą bozony i elektrony, czyli cały wszechświat zamieni się nam w takie cząstki. I to będzie trwało ogromny kawałek czasu. I tak wygląda koniec naukowy, według naukowych teorii wszechświata. A jeżeli weźmiemy z punktu widzenia wiary, to wiemy, że żyjemy w okresie, gdzie mamy objawione miłosierdzie Boże, czyli jest to kolejny znak wskazujący na to, że zbliżamy się do czasów ostatecznych, gdzie, a czasy ostateczne to jest paruzja Jezusa Chrystusa i przyjście ponowne jako Pana tego świata i Zbawiciela i Króla Wszechświata. Praktycznie rzecz biorąc, w Apokalipsie mamy opisane, że po sądzie ostatecznym, po zapowiedziach przez świętą Faustynę o tym, że zanim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, objawię się jako król miłosierdzia, ten czas mamy teraz, to oczekujemy, że nastąpi zbawienie ludzkości. Oczywiście nastąpi osąd indywidualny każdego z nas i nastąpi stworzenie nowej ziemi i nowego wszechświata, w którym będziemy na wieczność żyli w formie cielesnej i duchowej, takiej jak istniejemy na nowo, tylko na nowo i w niestarzającym się ciele. Będziemy żyli wiecznej radości i łączności z Bogiem. Także tu mamy dwa aspekty. To jest aspekt wiary i aspekt nauki. Ja przyznam się szczerze, nie lubię i to bardzo wskazuję jako naukowcowi, że ten naukowy aspekt zniknięcia tego świata pod postacią czarnych dziur i parowania czarnych dziur no, jest NATO i sprawy Polaków na wyspach. W TVP Info zapowiadając to wydarzenie, premier podkreślał, że polski rząd otwiera nowy rozdział we współpracy z Wielką dla Brytanią. Mnie jest nie do przyjęcia. Dlaczego? Dlatego, że intuitywnie wyczuwam to, że każdy z nas posiada dar życia wiecznego, a w związku z tym nie możemy żyć w czymś, co jest śmiercią, co jest końcem. I tu jest to rozdzielenie. Wiara mówi, jedno będziesz żył wiecznie, że Wielka Brytania nawet tylko musisz dokonać wyboru, pozostanie ważnym partnerem do współpracy z Unią, tak, w tym z Polską. A nauka mówi, taki będzie nasz koniec. Obojętnie jak się będziemy starać, wszechświat przestanie istnieć i zamieni się w elektrony i bozony. Unia Europejska będzie współpracowała z Wielką Brytanią i Unia Europejska. Bardzo dziękuję. 10 minut po godzinie 22:00 rozmowy niezakończone na temat relacji między nauką i wiarą, czy razem, czy osobno, jakie są możliwości pogodzenia tych dwóch rzeczywistości i co jest łatwiejsze, traktowanie tych dwóch rzeczywistości razem, czy osobno. O tym sobie rozmawiamy z panem profesorem Stanisławem Karpińskim. Zapraszam państwa do telefonowania, by zadawać pytania, by też dzielić się swoimi refleksjami, jak zwykle współtworząc czas naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę numer telefonów do naszego studia dla słuchaczy z Polski Północnej.
56 600 55 23 55 dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56 dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, dodatkowo numer 011, a następnie 48 56. Sprawę prowadzi Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Poznaniu i jej Departament do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej. Prokuratura zbierała dowody w tej sprawie od kwietnia ubiegłego roku, mówił prokurator Piotr Baczyński z delegatury Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Jedną z osób zatrzymanych jest były senator ósmej kadencji Rzeczpospolitej Polskiej oraz pracownik jego biura. Tu chodzi o osoby przyjmujące pozycji majątkowej bądź publicznej pozycji majątkowej, wręczające pozycji majątkowe w zamian za niezałatwienie spraw. Wśród zatrzymanych 9 osób wręczało lub obiecywało wręczenie łapówek. 2 zatrzymanych łapówki przyjęła. Zarzuty dotyczą przyjęcia pozycji majątkowej w związku z pełnioną funkcją i tak zwanej płatnej protekcji. Zatrzymani mieli powoływać się na wpływy instytucjach państwowych i samorządowych. Oprócz Polscy Gali z OHP i jego asystenta, części z nich także ludzie ze Stefan Gminy. We wtorek wieczorem miały też miejsce tamtejście w kopalni Miedzi Rytna w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Akcja ratunkowa trwała ponad tydzień. W wyniku wypadku zginęło 9 górników. Wizja lokalna na miejscu zdarzenia odbyła się w czwartek. Środa. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrali 6 kandydatów na nowego prezesa Trybunału. Stało się tak mimo, że podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Trybunału nie było sporu. Obrada miała udział 9 sędziów, o jedynego mniej niż wymaga tego ustawa. Jednak prezes Trybunału Andrzej Rzepliński tłumaczył, że zawiadomieni zostali wszyscy sędziowie, a Zgromadzenie Ogólne miało obowiązek wybrać kandydatów na nowego prezesa. Wybraliśmy. Podjęli jednogłośnie decyzję, nie dostają odgrodnie z ustawą, jeśli będzie robić to w terminie określonym w ustawie, wybory przez kandydatów, które przedstawimy ich prezesowi. Wszystkich wyborców obowiązków tej linii są zawodowe w terminie ustawowym, 8 dni wcześniej, a w terminie ustawowym 7. Decyzja o wyborze kandydatów krytykował jeden z nieobecnych sędziów, Mariusz Muszyński. Jego zdaniem decyzje Trybunału nie mają mocy prawnej. Prawo jednoznacznie mówi artykuł 15 ustawy, że wybór przeprowadza się, jeżeli Trybunał ogólny bierze udział co najmniej 10 z ogólnej liczby sędziów Trybunału. To jest nie wiem, gdzie jest ta liczba minimalna. A jakby jeszcze trzech zachorowały, to prawie sam wybrany kandydatów nie rozumiem. Na następcy ustępującego prezesa Trybunału zostali wybrani Marek Zubik, Piotr Tuleja i Stanisław Rysz. W czwartek zakończyła się wizja lokalna w kopalni Miedzi Rytna w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Pod ziemią doszło do 2 wstrząsów. To jedno z ustaleń Komisji Podatkowej KGHM, która bada, czy zamieszka miejscowe w skutkach zdarzenia z torku. Pod ziemią zginęło wówczas 8 górników. Była to pierwsza wizyta władzy komisji na miejscu wypadku. Już wiadomo, że ustalenie przyczyn potrwa znacznie dłużej niż ustawowe 2 tygodnie, mówi dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu Robert Podolski. Doświadczenie pokazuje, że to uznawanie kilka miesięcy w naszym skutku jest dużo większe niż te nasze wieloletnie doświadczenie. Są znacznie większe przyczyny do niego niż wyjemne źródła czy odstępy czy podwyżka tego stanu. Wstrząsy w skali górniczej miały siłę 8 i 6 stopni. Sejm przyjął znowelizowane prawo o zgromadzeniach. Głosowanie poprzedziła ostra dyskusja. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak powiedział, że nowe przepisy nie ograniczą praw obywatelskich, co zarzucała opozycja. O zmianę ustawy, że zabierze w ten sposób, że jest to zmiana, która spowoduje rozwiązanie problemów związanych chociażby z konfrontacją pomiędzy jedną grupą manifestującą, a drugą grupą manifestującą. Jest to ustawa o rozwiązywaniu konfliktu. Weźcie pod uwagę to, co wydarzyło.
wydarzyło się 11 listopada tego roku. Było bezpiecznie, było spokojnie. Oczywiście zmienił się rząd, Maria, bo za czasów waszych rządów Boże, ja rekordy pytanie, na ulicach w Warszawie 11 listopada. Posłanka Platformy Obywatelskiej Dorota Rutkowska powiedziała, że w ostatnich latach Marsze Niepodległości w Warszawie przebiegały spokojnie, choć organizowane były na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów. Pani minister Błaszczak, ani razu nie pokazał się pan ani na sali sejmowej, ani na komisji podczas prac przy tej ustawie, a tutaj uczestnicy i organizatorzy Marszu Niepodległości podkreślali, że w 2015 i 2016 roku te marsze się odbywały spokojnie. Powiem, że reprezentuję nie tylko naukę, ale jestem też człowiekiem wiary, bo nie mógłbym być w pełni naukowcem, gdybym nie miał wiary. To wiary na 3 lata zgody na Boga żywego. Organizowanie zgromadzeń w tym samym miejscu. Będą one miały tutaj odpowiem z punktu widzenia nauki. Dotyczy demonstracji organizowanych życie w kosmosie jest pewnik poza ziemią. Przyjęta zasada, chociażby już w 1996 ukazał się pierwszy artykuł w bardzo znanym amerykańskim periodyku naukowym Science o meteorycie z Marsa, który zawierał z kamieniny bakteriopodobnych organizmów, prawdopodobnie fotosyntetyzujących organizmów, które były datowane na kilka miliardów lat. Były one bardzo podobne do skamielin. Organizmów pochodzących z Ziemi. W 98 i na początku 2000 kwestionowano ten dowód i próbowano powiedzieć, że jest to zanieczyszczenie, które wdarło się w trakcie preparowania tego meteorytu. Zanieczyszczenie z Ziemi, próbkami z Ziemi. I po czym w 2002 przeciętno ponownie ten sam meteoryt, gdzie nie ma wątpliwości, że meteoryt pochodzi z Marsa, jest częścią skał Marsa, który spadł na Ziemię około 17 milionów lat temu. I ponowne przecięcie i analiza wewnętrznej struktury tego meteorytu znowu wskazało na istnienie skamielin bakteryjnych organizmów bardzo drobnych, podobnych do fotosyntetyzujących bakterii. Podobnie z oceną istnienia życia i powstania życia na Ziemi, które obecnie datuje się na około 3,8 miliarda lat temu, mamy bardzo podobne dowody. Dysponujemy najwyżej tylko z kamieniami. Aby polskie górnictwo nie tylko się rozwijało, ale by było nowoczesne. Organizmów przypominających cyanobakterie, czy przypominających bakterie fotosyntetyzujące, czy inne organizmy. Nie możemy nic powiedzieć o tym, o ich składzie białkowym, o tym, czy były organizmami białkowymi, czy posiadały DNA, czy posiadały RNA, czy posiadały materiał genetyczny. Nie jesteśmy naukowo w stanie absolutnie nic potwierdzić. Kolejnym problemem, że tak powiem, biorąc pod uwagę naukowe poglądy, to już samo tak ten dowód wskazuje na to, że życie istniało poza Ziemią. Życie istniało na przykład na Marsie. Naukowcy podejrzewają, że w naszym układzie słonecznym to życie pierwotne w formie pierwotnej mikroorganizmów jest bardzo rozpowszechnione. Dlatego tak intensywnie trwają poszukiwania i wiele państw prowadzi bardzo intensywne programy kosmiczne celem poszukiwania i wykrywania życia. Następnie struktura materii. Wiemy o tym, że cały widzialny wszechświat, jaki obserwujemy, jest zbudowany z takich samych atomów, jak zbudowana jest nasza Ziemia i nasze życie. W związku z tym zadajemy podstawowe pytanie, co
by było szczególnego na Ziemi, które doprowadziło nie tylko do powstania życia. Planet podobny warunkami do Ziemi tylko w naszej galaktyce szacujemy na kilka tysięcy, tylko w jednej galaktyce. Kilka tysięcy takich planet. To jeżeli w jednej galaktyce mamy kilka tysięcy planet, na których może istnieć życie podobne do życia ziemskiego, no to wyobraźmy sobie, gdzie mamy miliardy miliardów galaktyk w całym kosmosie. W związku z tym życie z punktu widzenia naukowego tak nie jest unikalne. Życie może istnieć w całym wszechświecie. W całym wszechświecie. I jeżeli zastanowimy się z punktu widzenia wiary, to też jest bardzo trudno, no, należy sobie zadać pytanie z punktu widzenia wiary. Stwórca tworzy życie. Jest przyczyną istnienia tego wszechświata czy innych wszechświatów równoległych. I tutaj jest bardzo pytanie indywidualne, dlaczego byśmy chcieli stwórcę ograniczać tylko i wyłącznie do jednej planety, do jednej formy życia. Z punktu widzenia wiary wiemy o tym, że istnieją aniołowie, istnieją inne byty, byty niematerialne, byty duchowe, które stworzył Pan Bóg w swojej dobroci, w swoim miłosierdziu. Istnieje świat biologiczny i świat człowieka, który też został stworzony przez Pana Boga. Tu już mamy chociażby istnienie dwóch bardzo rozbudowanych bytów, bo wiemy, ile milionów, czy jak liczni są aniołowie. Każdy z nas posiada anioła stróża, czyli ile mamy miliardów ludzi, to tyle mamy też i aniołów stróżów, którzy są tworzeni przez Pana Boga. W związku z tym bardzo trudno jest z punktu widzenia wiary ograniczyć stwórcę do stworzenia i tylko i wyłącznie jednego wyjątkowego człowieka. Tak, dla Pana Boga jesteśmy wyjątkowi, bo jesteśmy bezcenni, już to powiedziałem, gdyż każdy z nas jest stworzony z przepaści Jego miłosierdzia. I w tym układzie jesteśmy unikalni, ale nie możemy wnikać w głębie woli Pana Boga, jaka dotyczy na przykład innych form życia. Bardzo dziękuję, odbieramy telefon kolejny. Proszę, Radio Maryja, halo. Ubezpieczeniowego osób na umowa chodziła o proszę bardzo. W szkół ponad gimnazjalnych zatrudnionych na umowę zlecenia. Cześć Boże. Jest również propozycja, by prawo do emerytury przysługiwało dopiero na przykład po 5 latach pracy, pytanie, jak jest teraz już po miesiącu płacenie składek ubezpieczeniowych. W części dotyczącej otwartych funduszy emerytalnych proponuje się przekazanie środków z osoby funduszu rezerwy demograficznej i na indywidualne konta. W Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Warszawie odbyło się 6. symposium naukowe z cyklu Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego. Zaproszeni eksperci przedstawili najnowsze osiągnięcia w zakresie diagnostyki, terapii oraz możliwości pomocy rodzicom i dziecku dotkniętemu ciężką chorobą przed narodzinami. Eksperci odpowiadali na pytania dotyczące m.in. przyczyn martwych urodzeń, noworodków czy zgonów poporodowych. Mówili także o tym, jak dbać o zdrowie ciąży. Wyjaśnia lekarz położnik i następne zapytanie. Jest różnica między agnostykiem i ateistą. Chciałbym prosić o wyjaśnienie. Szczęść Boże. Pozdrawiam Was. Bóg zapłać. Dziękuję Panie Piotrze. Pozdrawiamy również. Oddajemy głos Panu Profesorowi. Trzy pytania. Przyznam się, że każde pytanie, które jest tutaj postawione, jest pytaniem trudnym. Dzieci powyżej 22 tygodnia życia ważące. Święty Jan Paweł II, pisząc encyklikę, z tego co pamiętam z mojej wiedzy, oczywiście korzystał ze zdobyczy chociażby świętego Tomasza z Akwinu, ale nie tylko, ale świętego Augustyna również i z przemyśleń innych znanych filozofów klasycznych. Wiemy o tym, że Jan Paweł II, święty Jan Paweł II
miał bardzo bogate wnętrze i był i filozofem, był i pisarzem, tak, był duszpasterzem, był człowiekiem wiary, no i był biskupem, kardynałem, papieżem. Także trudno, żeby pomyśleć o potrzebujących był człowiekiem intelektu, niesamowitego intelektu przygotowań, korzystał z wielu źródeł, podejrzewam, ale należałoby zapytać historyków. Ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, w jaki sposób Jan Paweł II, święty Jan Paweł II tworzył encyklikę, z jakich źródeł korzystał i jaki był tor jego myśli, ale znam efekt. Wiem jedno, że jak młody naukowiec, kiedy nawet, przyznam się szczerze, nie czytałem wtedy dokładnie, ale czytałem no, fragmentami tą encyklikę, wywarła ona na mnie bardzo duże wrażenie, bo powiedziałem, nareszcie mamy światłego papieża, który pokazuje, że droga do poznania tego świata wiedzie poprzez dwa skrzydła i poprzez harmonię między tymi dwoma skrzydłami, poprzez wiarę i rozum. Cieszę i bardzo dziękuję za to. To jest że do tej moja odpowiedź na pierwsze pytanie. Znani, drugie pytanie dotyczące nauki i reform nauki. Z nauką mamy w Polsce, powiedzmy, dość duży problem. I to problem ciągle nierozwiązany przez ostatnie 25 lat zmian. Jakkolwiek ilekroć próbujemy reformować i wprowadzać zmiany, to te zmiany kończą się praktycznie rzecz biorąc na zmianach powierzchownych, kosmetycznych bądź biurokratycznych. I to jest wszystko. I w mojej ocenie i w moim doświadczeniu, będąc i członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie, a wcześniej pełniąc przez okres paru miesięcy funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wiem, że to jest bardzo trudna materia dla polityków. Politycy boją się zmian w nauce i w jaki sposób zostawiają te zmiany środowisku, a środowisko naukowe jest bardzo konserwatywne i praktycznie rzecz biorąc